de facto dostaliśmy w ostatniej akcji bramkę i zremisowaliśmy mecz, który można powiedzieć był wygrany. Ale mówię, to jest sport, gratuluję Koronie tego punktu. Zagrać wysoko pressingiem, agresywnie, pokazać Wiśle, że to jest nasz teren i niestety w pierwszej połowie tego nie zrobiliśmy. I za dużo Wisła operowała piłką w środkowej strefie i tak samo w strefie swojej obrony, a na to mieliśmy nie pozwolić. Ta pierwsza połówka dodatkowo jeszcze nam nie wyszła, bo dostaliśmy czerwoną kartkę, wcześniej bramkę i niestety musieliśmy gonić wynik. Wierzyliśmy w to, powiedzieliśmy sobie w szatni, że jeszcze nie wszystko stracone. Najważniejsze to, żeby nie stracić drugiej bramki, a pod koniec zaatakujemy wszystkimi siłami, które mamy, chociaż i po przerwie weszło dwóch bardzo ofensywnych zawodników i też dążyliśmy, bo mieliśmy dużo stałych fragmentów, nawet strzały były światło bramki i wierzyliśmy do końca i Bóg nam to wynagrodził. Tak można powiedzieć, zawsze mecze z Wisłą, jak znamy z historii, dostarczały dramaturgii. No, dzisiaj były trzy czerwone kartki i bramka w ostatniej sekundzie, w ostatniej akcji meczu i na pewno za drugą połowę trzeba pochwalić chłopaków, bo walczyli i był moment, że graliśmy w dziewiątkę i dalej dążyliśmy do tego, żeby trafić do bramki Wisły i widocznie to się opłaciło. Dziękuję. Zaczęliśmy troszeczkę spokojnie, cofnęliśmy się, chcieliśmy zobaczyć jak Wisła zacznie, jak będzie grała, no i niestety w drugiej połowie musieliśmy już się rzucić troszeczkę bardziej odważniej na nich, ponieważ przegrywaliśmy. Trener myślę, że oczekiwał tego ode mnie, że jak wejdę, to dodam troszeczkę od siebie, troszeczkę świeżości i tak po prostu wszedłem, żeby troszeczkę zmienić coś w tym meczu i udało nam się strzelić tą wymarzoną bramkę. No szkoda, że dopiero w 93 myśleliśmy, że może wcześniej coś padnie, bo tam była sytuacja Zielińskiego. Po twoim dograniu. Szkoda, że to nie wpadło, bo myślę, że jeszcze bardziej byśmy się rzucili i może byśmy strzelili tą bramkę, co Maciej Korzy strzelił na 1-1, to może by wpadło na 2-1.